Lekcja pod tytułem Odległość punktu od prostej i odległość między prostymi równoległymi. Popatrzmy. Oto mamy jakąś prostą, prostą P i pewien punkt. Nazwałem go D. Jak mierzyć odległość punktu D od prostej P? No, przyjrzyjmy się, jakie tutaj mogą być pomysły. Narysuję odcinki łączące prostą D, punkt D z prostą P. O, powiedzmy pierwszy odcinek. Czyli to będzie odcinek D i tutaj ten punkt trzeba nazwać. No, może dajmy go na czerwono. DA. Następną propozycję jakąś narysujmy. O, powiedzmy tutaj. Tutaj będzie B. DB. Następną propozycję narysujmy. Tutaj będzie punkt C. I jeszcze jedną propozycję narysuję. I tutaj będzie punkt A, B, C, D. No to tutaj będzie E. Który z tych odcinków tak naprawdę mierzy odległość? Odległość punktu od prostej to jest najkrótsza droga od punktu do prostej. Czyli najkrótszy z możliwych odcinków. Ja tu narysowałem cztery. DA, DC, DE, DB. Ten z nich, który jest najkrótszy, ten jest odległością. A który to jest najkrótszy? Najkrótszy to jest ten, który jest prostopadły do prostej P. Czyli musi być kąt prosty. Podejrzewam, że tutaj jest kąt prosty, ale to trzeba sprawdzić zawsze ekierką. Sprawdzimy sobie ekierką, czy tu jest kąt prosty. Proszę bardzo, przykładam ekierkę. Rzeczywiście, odcinek DE pokrywa się z jednym ramieniem ekierki, a drugie ramię ekierki ładnie leży na prostej P. Czyli rzeczywiście, sprawdziliśmy, tu jest kąt prosty. To znaczy, że ten odcinek DE mierzy odległość od punktu D do prostej P. I tak właśnie mierzy się odległość. Czyli odległością będzie długość odcinka DE. Przypominam Ci, że długość odcinka zapisuje się w ten sposób. Literka, która pokazuje początek odcinka, literka, która pokazuje jego koniec, początek, koniec i teraz dwie pionowe kreski. Te dwie pionowe kreski to oznaczają, że to jest długość tego odcinka. No i teraz trzeba napisać równa się i napisać ile centymetrów bądź milimetrów ma długość tego odcinka. No oczywiście do tego służy nam linijka, którą w tym momencie trzeba użyć, przyłożyć i zmierzyć tą długość odcinka. Zaraz zmierzymy, jak tylko trochę ta linijka zacznie się mnie słuchać, bo trochę mi tutaj fika. O, proszę bardzo, zmierzymy sobie długość tego odcinka. Przystawiam linijkę. 0, czyli początek linijki w punkcie D. No i teraz patrzymy, w punkt E, gdzie wypada pełne 3 cm i jeszcze 1 mm. Oczywiście moja jest niedokładna, bo ją tutaj tak trochę narysowałem. Ty dokładnie będziesz widzieć, jak przyłożysz sobie swoją linijkę, jaka jest odległość. U mnie jest 3 cm i 1 mm. Zmierzyłem, więc mogę zapisać. I zapisujemy 3 cm i 1 mm. A ci, którzy już to potrafią, to wiedzą, że to można zapisać w postaci samych centymetrów, czyli 3 i 1 cm. Jeżeli już znasz ułamki dziesiętne, to wiesz, że to w ten sposób można zapisać, bo w jednym centymetrze jest 10 mm, a więc 1 mm to jest 1/10 cm. To jest wiedza dla tych, którzy już znają ułamki dziesiętne. Ci, którzy nie znają, wystarczy, że zapiszą w ten sposób. 3 cm i tyle ile milimetrów, ile im wyjdzie. U mnie oczywiście 2, jak sobie zmierzysz na ekranie. Albo w jakimś swoim przykładowym zadaniu. No i właśnie teraz zróbmy takie przykładowe zadanie, bo już wiemy, co to jest odległość punktu od prostej. Czyli trzeba narysować odcinek prostopadły i zmierzyć jego odległość. No to proszę bardzo. Mamy punkt, mamy prostą, nazwijmy ją sobie B. No to pierwsza sprawa, musimy narysować odcinek prostopadły. Do tego posłużymy się szanowną ekierką, no bo ona nam gwarantuje prostopadłość. Ustawiamy sobie ekierkę o tak, żeby jedna krawędź ładnie spoczywała na prostej, tak jak u mnie. O, może jeszcze, o, teraz już jest idealnie. I teraz ją przesuwamy w ten sposób. O, proszę bardzo.
aby druga krawędź ekierki stykała się z punktem, w tym wypadku z moim punktem A. Czyli jedna krawędź styka się z punktem, druga ładnie spoczywa na prostej. I teraz możemy już narysować wzdłuż tej krawędzi ekierki nasz odcinek, który chcemy zmierzyć. I to będzie dzięki ekierce odcinek prostopadły. O, proszę uprzejmie, narysowałem. Oznaczmy sobie teraz punkt. Niech ten punkt nazywa się po prostu B, więc musimy zmierzyć odległość A, B i zapisać. Zmierzmy. Tak samo oczywiście, jak to prezentowałem już przed chwilą za pomocą ekierki. O, przystawiamy sobie początek linijki w jednym punkcie i patrzymy, gdzie wypada drugi. 3 cm, tu jest 5 mm, 6, 7, czyli 3 cm i 7 mm tym razem wypadło. No to zapiszmy. 3 cm i 7 mm, czyli inaczej można to zapisać 3,7 cm. No i jeszcze wypadałoby tutaj zaznaczyć, że to jest kąt prosty. W ten sposób dajemy do zrozumienia nauczycielowi, który będzie sprawdzał, że my wiemy, o co chodzi. No bo mierzymy odległość punktu od prostej. A to przypominam jeszcze raz, to jest długość odcinka prostopadłego. I tutaj jak narysujemy ten kąt prosty, to pokazujemy, że my wiemy, że to jest długość odcinka prostopadłego. Tak to jest z odległością punktu od prostej. A teraz druga część naszej lekcji to była odległość między prostymi równoległymi. No to popatrzmy sobie. Oto mamy dwie proste równoległe. Nazwałem je A, B. W jaki sposób zmierzymy odległość między tymi dwoma prostymi równoległymi? Już wiemy, że odległość, bo to przed chwilą sobie opowiedzieliśmy, że odległość punktu pojedynczego od prostej jakiejś tam, to jest długość odcinka prostopadłego. No to tutaj jest podobnie, no bo zobacz. Na prostej A zaznaczyłem punkt A, tylko A duże. Odległość tego punktu A od prostej B to jest długość odcinka prostopadłego. I można powiedzieć inaczej też. Na prostej B zaznaczyłem punkt B. Odległość punktu B od prostej A to jest długość odcinka prostopadłego. A więc jak mierzymy odległość między dwoma prostymi, A i B? To jest długość najkrótszego odcinka łączącego te dwie proste. No a najkrótszy odcinek musi być prostopadły i do jednej prostej, i do drugiej prostej. Więc w tym wypadku odległość AB, czyli prostej A od prostej B, to będzie długość odcinka AB. Znowu, trzeba by go zmierzyć linijką, czego już Ci prezentować chyba nie muszę. No a teraz, jak ten odcinek narysować? No to proszę bardzo, mamy jakieś dwie proste równoległe, no i każą nam zmierzyć ich odległość. No to zaznaczam sobie dowolny punkt na jednej z nich, na przykład ten punkt. Nazywam go sobie D. Teraz biorę ekierkę na prostej, która zawiera punkt D, opieram o, jest ładnie wzdłuż tej prostej i w ten sposób ustawiam, aby wierzchołek, ten rożek ekierki dokładnie dotykał mojego punktu D. Co teraz zrobię? Narysuję odcinek od punktu D do tej drugiej prostej. Dzięki ekierce wiem, że ten odcinek będzie prostopadły i do jednej, i do drugiej prostej równoległej. No to narysujmy sobie ten odcinek. Rysuję go, proszę uprzejmie. Narysowałem. Teraz już mogę ekierkę zabrać. Oznaczę sobie ten punkt, jakoś go nazwę, E. I odległość obu prostych to jest po prostu długość odcinka DE. Wypadałoby znowu zmierzyć ekierką. Zmierzmy, żeby już było wszystko wiadomo, jaka jest odległość tych dwóch szanownych prostych. O, ustawimy sobie linijeczkę i patrzymy. 0 w jednym punkcie, pierwszy, drugi centymetr, 5 mm, 6, 7, 8 i 8. Czyli 2 cm i 8 mm. No to wpisujemy. 2 cm.